Nie, nie, nie chciałabym absolutnie. Z drugiej strony chciałabym, żeby robili rzeczy, które ich cieszą. I niezależnie od tego, jaką ścieżkę rozwoju sobie wybiorą, ja ich będę w tym wspierać. Oni mają, Bogu dzięki, możliwość też życia w takich czasach, że mogą wybierać. Oni mają i duże zdolności artystyczne, i humanistyczne, mają też zdolność do przedmiotów ścisłych. I oni mają czas też na to, żeby wybrać coś, co ich będzie w życiu interesowało. Ale przede wszystkim bym chciała, żeby byli szlachetnymi, honorowymi i dobrymi ludźmi.